Przed godziną 22 RZ-owe Centrum Bezpieczeństwa poda o najbardziej aktualny bilans strat związanych z fatalną pogodą, jaka pojawi się nad Polską. Nad północnym i zachodnim CZ-ci kraju przeszli grek burze, a wichury i nawanice westpowa i grek w wielu regionach. Kiepska pogoda doprowadziła do opóźnienia startu prezydenckiego samolotu. Andrzej Duda miał w czwartek wieczorem wylecieć do Estonii. W wyniku burz i nawanic około 331 tysięcy odbiorców w Polsce jest bez PRD, podaje RZ-owe Centrum Bezpieczeństwa, najwięcej w województwach mazowieckim, 244 tysiące, skim, 31 tysięcy, kujawsko-pomorskim, ponad 20,5 tysiąca i w podlaskim, 17,5 tysiąca. Strażacy interweniowali do DD co najmniej około 500 razy. Rzeczniczka RCB Anna Adamkiewicz powiedziała informacyjnej agencji radiowej, że obecnie burze przechodz nad województwem podlaskim, warmińsko-mazurskim, CZ-ci mazowieckiego, witokrzyskim, małopolskim i mielskim, a dane dotyczące liczby odbiorców bez PRD mogą się zmienić. Wcześniej przed warunkami pogodowymi ostrzega OIMK. Do apeli o ostrono doczy ositeka Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, według MSWiA między 19.00 a 22.00 intensywnych porów wiatru i gwałtownych opadów na lejgrę się spodziewa w województwach mazowieckim, opolskim, skim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim i warmińsko-mazurskim. Nad Pełckiem i okolicami przesza ulewa i wichura, a na ZDJ-ciach wida powalone drzewa, zamane konary czy przewycone znaki drogowe, palone drzewo przy ulica Tysiclecia Ireneusz Cielak z kolei w Warszawie. Po przejściu wichury, ucierpia mężczyzna, katery został przygnieciony zamanym konarem, informuje TVN Warszawa. W sieci pojawia się CY czas z ZDJ-cia z miejsc, gdzie pogoda da się we znaki mieszka.com. Takie obrazki napotyka a z kolei straż powiatu Wrocławskiego, województwo mazowieckie. To i Wrocław. Nad Warszaw przecinek jeszcze przed burz przecinek zerwa się porywisty wiatr, katery podnies w powietrze tumany kurzu. Katarzyna Piekarska z SLD takie zamieci a ZDJ-cia po przejściu nawanicy, wida na nich m.in. drzewo przewycone na przyczep kempingow.